Katarzyna Palczewska, witamy w Pulsie Regionu. Piąta edycja Festiwalu Muzyka z Oblężonego Miasta już dziś w Lubinie. Zmienił się termin, impreza jest biletowana, między innymi o tych zmianach, a także o tym, co podczas tego festiwalu będą mogli zobaczyć i posłuchać lubinianie. Będę rozmawiała z moim dzisiejszym gościem, z panem Markiem Zawadką, dyrektorem Lubińskiej Muzy. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam państwa. Panie dyrektorze, dwie nowości. Zmienił się termin imprezy. Termin imprezy zmienił się na rok, ponieważ w tym roku KGHM robi koncert rocznicowy na początku września i doszliśmy do wniosku, że tydzień po tygodniu taka impreza nie ma zbytnio sensu. Przenieśliśmy ją na długi weekend pod kątem tych mieszkańców Lubina, którzy zostają na długi weekend w Lubinie. Mam nadzieję, że to jest jednorazowe przełożenie, ponieważ nam wygodniej jest zrobić koncert pod koniec sierpnia, kiedy wszyscy wracają z wakacji. Druga zmiana to to, że impreza będzie biletowana. Skąd taka decyzja? To jest tak, już robiliśmy kilka imprez biletowanych, plenerowych. Przypomnę Erger Jump, Ostry Koniec Lata. Było tam po 600-700 sprzedanych biletów i ma to swoje plusy, gdzie kupujący bilet nawiązuje umowę ze sprzedającym, czyli on może oczekiwać dobrej zabawy i dobrego koncertu, dobrej organizacji. My za to możemy oczekiwać, że na koncert przyjdą ludzie, którzy chcą przyjść na koncert, a nie przyjdą ludzie dla rozruby, po to, żeby się napić pod chmurką przy okazji muzyki. Ale tak było rzeczywiście? No bywa tak na koncertach plenerowych, że nie zawsze przychodzą ci ludzie, którzy powinni przyjść, bo coś się dzieje, to przyjdziemy, kupimy w sklepie X, Y małe co nieco i sobie będziemy sobie robili takie rzeczy. Natomiast tutaj, argumentem było jednak wprowadzenie od 1 stycznia podatku VAT na wszystkie usługi, które robi wszystkie instytucje kultury, czyli jeżeli mamy koncert, to koncert jest owatowany, jeżeli płacimy za X, to też z VAT-em, jeżeli bierzemy nagłośnienie i oświetlenie, to też z VAT-em. No i teraz wprowadzając opłatę, to troszeczkę sobie poprawiamy wynik finansowy, ale też inaczej, w inny sposób możemy księgować te wydatki i tutaj już są takie zabiegi, czy to z realnej, czy niezrealnej księgowości, natomiast jest to nam bardzo potrzebne do odliczeń i do poprawienia wyniku finansowego. Jakie opłaty, jak drogie bilety? Bilety są po 20 zł, a za 2 dni 30. Tu nie staraliśmy się, żeby te bilety były drogie, po prostu wzięliśmy je z najniższej możliwej półki. Ja chciałem tylko powiedzieć, że na sam koncert AC Drinkers w Jeleniej Górze w Wrocławiu trzeba zapłacić 35-45 zł. Natomiast tutaj kupujący bilet za 20 zł dostaje 6 zespołów w pakiecie, w tym gwiazdę AC Drinkers oraz gwiazdę tegorocznych festiwali, czyli projekt Ruta, złożony z taka super grupa muzyków folkowych i nie tylko, bo i punkowych, powołała do życia projekt Ruta. W tym roku byli na Heinekenie, byli w Jarocinie, byli na wszystkich liczących się festiwalach w Polsce i są też u nas. Nam jest o tyle fajnie, że to my pomagaliśmy wydać im płytę, zwłaszcza, że uczestniczą w tym projekcie dwaj lubinianie, bracia Rogińscy. Panie dyrektorze, dzisiaj rusza festiwal Muzyka z Oblężonego Miasta. O której godzinie, gdzie będzie ten festiwal? Czy tradycyjnie już na Wzgórzu Zamkowym? No i czego lubinianie mogą się spodziewać? Czy tak jak zwykle, jak co roku, dla każdego coś dobrego i różny rodzaj muzyki? Dzień pierwszy to o godzinie 16. Zespoły rockowe. Już mówiłem o AC Drinkers, mówiłem o Rucie, czyli tu mamy mocny rock, tutaj mamy folk połączony z punk rockiem, poza tym muzyka alternatywna, czyli zespół Beef, Ania Brachaczek z dawnego Pogodna ze swoimi kolegami, czyli taki nowy nurt w polskiej muzyce. No i poza tym mamy dwa składy lubińskie, bo niestety trzeci Evolution wypadł z powodu kontuzji perkusisty. To został nam Belushi, znany muzyk lubiński, który przygotuje projekt poświęcony Powstaniu Warszawskiemu i muzyce patriotycznej oraz zespół pod kątem AC Drinkers, czyli lubiński zespół metalowy No Mercy, który tak po prawdzie ciężko mu nieraz grać, ponieważ nie można go
go dokoptować do żadnego sensownego składu muzycznego. No to jest 5 zespołów, każdy właściwie troszkę z innego nurtu, także można zobaczyć, usłyszeć kawałek fajnej muzyki. Natomiast dzień następny to jest takie nasze ryzyko małe. Oddaliśmy to miłośnikom hip-hopu. Uważamy, że też czas na nich nastał. I mamy tam dwie gwiazdy, Shade i Diox. I poza tym składy lubińskie oraz zapowiedziani goście, ale są to goście hip-hopowców, rapowców z Lubina. Jeszcze nie mamy potwierdzonych, czy wszyscy będą w komplecie, natomiast jest to w programie zapisane jako czas dla muzyków lubińskich, zgrupowanych wokół Miza, wokół Front Stylu. No właśnie, ten festiwal to, tak powiem, może mam nadzieję, że się nikt nie obrazi, ale to taka muzyka troszeczkę dla bardziej wymagającego widza, bo często słyszało się zarzuty, że festiwal Muzyka Zamrożonego Miasta to powinny być inne zespoły, żeby się zabawić, potańczyć, pośpiewać, a to chyba nie o to chodzi. To jest wyjątkowy festiwal. Ja myślę tak, że w Lublinie są trzy takie plenerowe imprezy. Pierwsza to jest majówka, drugie to są Dni Lubina i trzecie to jest Muzyka Zamrożonego Miasta. I myślę, że nie ma sensu powielać charakteru, żeby te imprezy powielały swój charakter. O tym, o czym pani mówiła, do tego są Dni Lubina, gdzie jest muzyka popularna, gdzie są ludzie z pierwszych stron, czy to gazet, czy to Pudelka, czy to jakichś innych plotków, TVN-owskich produkcji, czy innych polsatowskich. No, Boże, od tego się nie ucieknie i jest to pewien nurt, gdzie są gwiazdy tego typu, że od 40 lat grają i grają. Grają, ludzie na to przychodzą. Natomiast dobrze by było, żeby w mieście też był taki festiwal, na który ściągamy zespoły, które się akurat przebijają, bo wygrał Jarocin, bo były w Jarocinie, bo były na OFF festiwalu, bo coś ciekawego prezentują. I zespoły, które znaczy dostają nagrody środowiska muzycznego, bo proszę zwrócić uwagę, że AC Drinkers dostał 4 Fryderyki. Wydał świetną płytę coverową ostatnio. Zresztą menadżer AC Drinkers jest lubinianinem. Ruta to też nowy projekt, świetnie zrobiony, mający duże wsparcie medialne. Ja nie mówię, że to jest łatwy projekt, nie mówię, że to jest łatwa muzyka, no ale warto zobaczyć na jednej scenie lidera kapeli ze wsi Warszawa, lidera lubińskich Ribendeli, wokalistę Dezertera i lidera Dezertera oraz wokalistę zespołu Moskwa. No, ja wiem, że to może być dla koneserów, czy może być dla pewnej grupy odbiorców, natomiast ale jednak jest takie coś, że może warto pójść i poszukać, może to będzie mi się podobało, a z drugiej strony koncerty na żywo zawsze są o wiele ciekawsze niż rzeczy słuchane w radio, czy że jakiś MP3-ek. Wydaje mi się, że ja przynajmniej poznałem wiele rzeczy, wiele muzyki, będąc na festiwalu i czekając na coś, a przez przypadek słuchając jeden, drugi, trzeci, czwarty zespół, prawda? Panie dyrektorze, my tutaj wszystkim chcemy przypomnieć, bo często mówi się o festiwalu Muzyka z Oblężonego Miasta i zapominamy trochę, przynajmniej ci młodsi, z jakiej okazji jest to festiwal. No, to zaczęliśmy od terminu i ten termin właśnie jest taki niefortunny, bo do tego Oblężonego Miasta zostało jeszcze 2 tygodnie. Nazwa koresponduje z wydarzeniami, które miały miejsce 31 sierpnia 1982 roku, czyli ze zbrodnią lubińską i efektem tych zamieszek tutaj walki władzy z mieszkańcami Lubina było zamknięcie miasta na 7 dni i ograniczenie je kordonem milicyjno-wojskowym. A tytuł, czy nazwa festiwalu jest zapożyczeniem z wiersza Herberta, tam jest raport Zamrożonego Miasta, a tu jest po prostu festiwal Zamrożonego Miasta. I też nazwa tego festiwalu i ich trochę charakter też powoduje, że może on ma i taki charakter troszkę bardziej stateczny, mniej wywrotowy w sensie oferty, czy nurtów, bo jeżeli chodzi o muzykę, to na pewno tak. Zwłaszcza że projekt Ruta to są teksty chłopów z wieku 18-17, które właściwie są tekstami rewolucyjnymi. Natomiast no nie ukrywam, że długo się zastanawialiśmy, czy oddać ten jeden dzień dla hip-hopu. Stwierdziliśmy, że tak, bo to właściwie hip-hop od lat właściwie 20 już jest takim nurtem, czym w latach 80 była muzyka punkowa, czyli bunt i bunt przeciwko czemuś innemu niż wtedy.
wtedy. Natomiast zobaczymy, jak to wyjdzie i też chcemy, żeby młodzi ludzie przyszli na taki festiwal. Tegorocznemu festiwalowi będzie towarzyszyć impreza Festiwal Wiatru, Niebo bez granic. Skąd takie połączenie i co to będzie? Połączenie jest kompletnie przypadkowe, ponieważ kiedyś wpadliśmy na pomysł, co tu zrobić, żeby w jaki sposób zrobić sensownie teatry uliczne. Niestety przy tych środkach, przy jakich mamy, przy tej ofercie teatrów ulicznych, przy cenach tych teatrów ulicznych, doszliśmy do wniosku, że wszystko już w Lublinie było z tej półki cenowej i popatrzyliśmy, jak robią to w Poznaniu, jak robią te duże festiwale. One też rozmiękczyły swój program na koncerty, na przykład w festiwalu Malta był w tym roku Manu Chao, takie różne rzeczy, działania około festiwalowe. A że przypadkowo zupełnie rozmawiając o wystawach różnych, spotkaliśmy grupę, która zajmuje się festiwalami wiatrów, doszliśmy do wniosku, że może zamiast teatrów w tym roku w Lublinie pojawią się piękne, majestatyczne balony, pięknie pomalowane, jest to naprawdę świetny widok. Poza tym paralotnie, przeloty, różne pokazy, pokazy pirotechniczne, jeżeli pogoda dopisze wieczorem w jeden dzień, wieczorem w drugi dzień, no coś innego. Ja nie mówię, że teatry uliczne zostały zlikwidowane, natomiast w tym roku chcieliśmy zrobić coś innego, akurat na zdarzyła się sytuacja, nie kosztowało to dużo, kosztowało to mniej niż teatry, a chcieliśmy to jakoś tak organizacyjnie spiąć i najbardziej nam pasował właśnie ten termin sierpniowy, który właśnie jest teraz przy festiwalu. No i zapraszamy wszystkich, którzy chcieli zobaczyć, czy to na lotnisku startujące balony, czy to z balkonu. No, zobaczymy, jak pogoda będzie, jak będą wyglądały wiatry. Dzisiaj w piątek w Lublinie, jutro w sobotę w Lublinie, a w niedzielę między Lublinem a Polkowicami będzie, według zapowiedzi organizatorów, będzie od 6 do 10 balonów i około 70 paralotni, różnych tam rękawów. No, przynajmniej mamy taką namiastkę jakiegoś małego czegoś na niebie. Serdecznie zapraszamy, na pewno będzie na co popatrzeć, ale również będzie czego posłuchać. Piąta edycja Festiwalu Muzyka z Oblężonego Miasta, początek już dzisiaj serdecznie zapraszamy. A moim gościem był dyrektor Centrum Kultury Muzea w Lublinie, pan Marek Zawadka. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję państwu. Dziękujemy za uwagę.